Polska ma całą masę problemów, a naszym podstawowym problemem był błędny model rozwoju gospodarczego, który spowodował, że wszystkie nasze ówczesne srebra rodowe, być może lekko zaśniedziałe tu i ówdzie, nawet na pewno, no bo te przedsiębiorstwa polskie nie były przecież w latach 90., jak pan i ja dobrze pamiętamy, jakimiś super czampionami. Jednak mogły działać w latach 80. i eksportować na pół świata, do Chin, do Indii, a te rynki utraciliśmy w ciągu 12 miesięcy. I ten błąd ówczesny spowodował, że też szereg przedsiębiorstw przeszło w sposób grabieżczy w ręce prywatne, które też nie potrafiły wielu firm rozwinąć i one zostawały w stadium upadku, w bankructwie, a często też powodowały, że było to zwykłe przejęcie udziału w rynku przez firmy zagraniczne. I tak z tamtego czasu wychodząc, my dzisiaj jesteśmy w sytuacji już w pewnym sensie nie do odwrócenia, ponieważ my jesteśmy krajem, jak to, uwaga, teraz cytuję Bloomberga, foreign owned country. Bloomberg, tak powiedział. Znaczy kraj posiadany przez kogoś innego z zagranicy. No, jakbyśmy my to powiedzieli, to by pewnie było oburzenie na salonach III Rzeczpospolitej, ale to powiedział Leonid Berzycki, jeden z głównych komentatorów Bloomberga, zresztą w ślad za Pikettym i paroma innymi bardzo znanymi nazwiskami. Sprawnie. A jak pan interpretuje ten błąd taki fundamentalny gospodarczy, który pan opisuje? Skąd on się wziął? Czy on się wziął z pewnego nieszczęśliwego troszeczkę dla nas zbiegu okoliczności, a z drugiej strony wziął się z pewnego perfidnego planu. Ten nieszczęśliwy zbieg okoliczności był taki, że na początku lat 90., kiedy wychodziliśmy z komuny, panował na świecie paradygmat neoliberalny par excellence, absolutnie w pełnym, prawda, pełnej krasie, czy raczej brzydocie, należałoby powiedzieć w tym kontekście. Po konsensusie waszyngtońskim pełna deregulacja, pełna liberalizacja, otwarcie na swobodę przepływu kapitału i sprzedawajcie wszystko, co macie. Jeszcze pamiętam, w mieście Dzierżoniów próbowano sprzedawać wodociągi i wszystko, co tam wtedy się tylko dało, czyli łącznie z monopolami naturalnymi, tak nam doradzano. Czyli to jest ta okoliczność taka, powiedzmy, ówczesna, którą nieszczęśliwie się zdarzyła, że na taką epokę trafiliśmy. Natomiast pewna perfidia, no to jest założony z góry plan po perestrojce. Przecież komuniści przetransformowali się w pierwszych kapitalistów i oni byli tym podwójnym beneficjentem ówczesnego uderzenia, które poszło w Solidarność, bo Solidarność dała parasol wtedy na początku lat 90. dla tych przemian społecznych i to była ich pierwsza renta, a druga polegała na tym, że oni się stali pierwszymi właścicielami, a pierwsi właściciele później, którzy obrośli w piórka, mogli jednocześnie wycinać innych i ta pierwsza fala kapitalizmu, która była dobra dla Polski w rozumieniu wybuchu przedsiębiorczości, ona potem była przycinana, prawda, rok po roku właśnie między innymi dlatego, że nastąpiła stopniowa oligarchizacja naszego życia. Pan wspomniał o Azji, Azji Dalekiej. Czy można powiedzieć, że ten model, który pan w tej chwili, rząd polski przyjął, model rozwoju, w jakimś sensie powtarza te doświadczenia, które mogliśmy obserwować, ten model japoński czy Korei Południowej, gdzie... Nie bardzo. Tak? Nie bardzo, panie redaktorze, dlatego że oni rośli w kompletnie innych okolicznościach, nie tylko takich socjologiczno-historyczno-psychologicznych, gdzie to były społeczeństwa niesamowicie zdyscyplinowane, scentralizowane i dało im to pewien impuls wtedy, ale co ważniejsze, oni rośli w latach 60., 70., 80. i jeszcze na początku 90., kiedy nie było Światowej Organizacji Handlu, bo ona się przecież ukształtowała dopiero z rund urugwajskich, rund negocjacyjnych, ostatnia urugwajska runda GATT. I one mogły chronić swój rynek. To tak jak Friedrich List, taki jeden z czołowych ekonomistów, czy twórca ekonomicznej szkoły niemieckiej, mówił w połowie, czy wcześniej niż w połowie XIX wieku, chrońmy swój rynek, dopóki nie mamy konkurencyjnych branż. Jak już będziemy konkurencyjni, otwórzmy się na innych, bo wtedy będziemy jeszcze bardziej konkurencyjni. No myśmy nie słuchali podstawowych rad wymyślonych w poprzedzających 200 latach kapitalizmu, tylko wpadliśmy w sidła neoliberalne i konsensusu, ale co jeszcze gorsze, konsensusu waszyngtońskiego, co jeszcze dużo gorsze, wpadliśmy w inne sidła. Wpadliśmy w sidła nomenklatury, postkomuny i różnego rodzaju maści, różnej maści cwaniaków, obuzów, którzy też ten system starali się tak kształtować, żeby było dobrze dla nielicznych, dobrze dla niewielu, a słabo dla większości społeczeństwa. Tak jak wspomniałem podczas mojego ostatniego przemówienia, społeczeństwo się nie umawiało z państwem w 89 roku, że będzie dużo dla niewielu, a bardzo niewiele dla wszystkich. Czyli będzie oligarchia, system, który polega na tym, że to jest rządzenie we własnym interesie, grupy mniejszości.